Miałem ogromny problem z wybraniem jakichś ciekawych komiksów z aktualnego preordera, bo, no jasne, jest tam na przykład drugi deluxe serii The Wicked and the Divine, albo szósty tom kolekcji Transformers od IDW, albo szósty tom serii Birthright w miękkiej okładce, bo z jakiegoś powodu nie dostali jeszcze deluxa, mimo że całkowicie im się należy. Więc jeżeli czytacie te serie, jeżeli je zbieracie po prostu, to doskonale wiecie o tym, że kolejne tomy tych serii są już dostępne w preorderze. Natomiast jeżeli ich nie czytacie albo nie zbieracie, no to nie ma sensu, żebyście wskakiwali w tę serię w środku. No i jasne, znalazłem sobie tam jakieś numery pierwsze, typu antologia komiksów grozy wybranych przez Johna Carpentera, albo Six Pack End of Welder Hard Traveling Heroes, czyli historia bardzo prześmiewcza, dość wulgarna, ze scenariuszem Garth Ennisa, albo też pierwszy tom serii Curse Words od Image. To jest komiks o magu, który zostaje przeniesiony do naszego świata i za drobną opłatą w kamieniach szlachetnych spełnia życzenia przeróżnych ludzi. Z jakimiś tam drobnymi wyjątkami, bo nie pertraktuje w wojnach, nie spełnia jakichś tam dziwacznych życzeń itd. Ale no, generalnie w tym preorderze anglojęzycznym niestety nie znalazłem dużo ciekawych rzeczy. Nawet jak już tam poleciałem w te rzeczy droższe, żeby zrobić jakiś segment, jeżeli śpisz na pieniądzach, to nie było tam w sumie nic ciekawego w tym miesiącu. Dlatego też sięgnąłem po zapowiedzi polskojęzyczne i tam było znacznie, znacznie ciekawiej. Przede wszystkim, gdybyście mieli wyciągnąć z tego odcinka jedną informację, niech to będzie ta informacja. Ja wiem, że katowałem Was na ten temat na moim fanpage'u, ale przypominam, jeszcze tylko do jutra, do poniedziałku 8 maja można składać zamówienia na pierwszy tom kolekcji klasycznych Żółwi Ninja od wydawnictwa Fantasmagorie. To nie będzie kolekcja taka jak ta, czyli Teenage Mutant Ninja Turtles Classics, kolekcja bodajże 7-tomowa, bo w tej kolekcji były luki. W tomie pierwszym jest zeszyt 13, jakieś tam pojedyncze historie, w tomie drugim jest z jakiegoś powodu 16, 22, 23. Nie, ta kolekcja, którą będzie wydawało wydawnictwo Fantasmagorie, to jest najbardziej kompletna, najpełniejsza kolekcja klasycznych Żółwi Ninja od wydawnictwa Mirage. I ten komiks, nie ten komiks, komiks od wydawnictwa Fantasmagorie będzie wydany tylko w tylu egzemplarzach, na ile wydawnictwo dostanie zamówień. Chyba, że będzie ich mniej niż 500, to wtedy wydrukują, mniejsza z tym, technikalia. Najprawdopodobniej, jeżeli nie złożycie zamówienia na ten komiks w preorderze, przypominam, do jutra, to jedyna możliwość przeczytania tego komiksu to będzie odkupienie go od kogoś innego, czy to na Facebooku, czy na Allegro, i wtedy zapłacicie prawdopodobnie więcej niż ta cena, która jest aktualnie w sklepie, czyli około 90 zł. Mogłoby się wydawać, że to jest dużo, natomiast pamiętajcie, że ten komiks będzie miał ponad 300 stron w twardej oprawie, w bardzo dużym formacie, a tak naprawdę płacicie za niego mniej więcej tyle, co za dwa tomy wielkiej kolekcji komiksów Marvela, czy DC, czy tej nowej kolekcji Marvela z czerwonymi okładkami. Więc to zdecydowanie polecam. Natomiast jeżeli nie jesteście przekonani do Żółwi Ninja, tych klasycznych, możecie sięgnąć po Żółwi Ninja, bardziej aktualne od wydawnictwa IDW. To też jest całkiem spoko komiks, całkiem fajnie wydany, znacznie droższy, bo te tomy kosztują po $50. Wydawnictwo Fantasmagorie w tym miesiącu wyda też pierwszy tom serii Strangers in Paradise, czyli polski tytuł to będzie bodajże Obcy w raju. Jest to pierwszy komiks Terry'ego Moora, zerkam na półkę, bo tam mam Rachel Rising. Jest to pierwszy komiks Terry'ego Moora, był to komiks w zamierzeniu przeznaczony do gazety, czyli taki kartonowy, i to widać po pierwszych kilku zeszytach. Później kreska poprawia się znacznie. Nie jest to jeszcze taki poziom, jaki Terry Moore osiągnął w Rachel Rising, ale rysunki są bardzo przyjemne. I miał to być komiks obyczajowy, co też widać po kilku pierwszych zeszytach. Natomiast w zeszycie bodajże czwartym fabuła skręca w tak nieoczekiwanym kierunku, że robi się z komiksu obyczajowego komiks wręcz thriller szpiegowski. Komiks opowiada o perypetiach życiowych, miłosnych i też szpiegowskich, bo są różne brudy wyciągane z ich przeszłości na światło dzienne trójki ludzi. Ja wiem, że to brzmi dość nudno, kiedy się o tym komiksie mówi, ale zaufajcie mi, przyjrzyjcie chociaż pierwszy tom. Nie musicie go koniecznie kupować, ale pożyczcie od znajomych i zobaczycie, że Terry Moore, jak już robi komiks, to robi go naprawdę z przytupem. Kapitalna seria, ja na pewno będę na bieżąco to zamawiał od wydawnictwa Fantasmagorie, bo do tej pory miałem okazję tylko czytać kilka pierwszych zeszytów w formie cyfrowej i było to tak fantastyczne,
że nie chciałem sobie dalej psuć zabawy i chcę to dalej czytać już na papierze. Wydawnictwo Fantasmagorie również w tym miesiącu, czyli w maju, wyda pierwszy tom serii Quantum and Woody. Jest to seria superbohaterska, już taka superbohaterska pełną gębą, czyli z supermocami, z wybuchami, ale ona jest utrzymana w klimacie takich gliniarskich filmów typu Zabójcza broń albo Godziny szczytu. Więc wiecie, macie jednego bohatera trochę bardziej szalonego, drugiego trochę bardziej ułożonego. I tutaj trik polega na tym, że no oni oczywiście się nie lubią, tak jak to zwykle bywa właśnie w takich historiach, ale są na siebie skazani, ponieważ oni mają takie magiczne bransolety, coś a la Wonder Woman, które z jednej strony dają im supermoc, ale z drugiej strony, jeżeli raz na 24 godziny się tymi bransoletami nie zetkną, nie zrobią tego tytułowego klang, to umrą, to wybuchną. Dodatkowo jeszcze w komiksie pojawia się koza z jakimiś parapsychicznymi mocami, więc jest naprawdę jazda po bandzie i bez trzymanki. Serdecznie polecam, tym bardziej, że Quantum and Woody będzie wydany bardzo podobnie do komiksów z Marvel Now, wydawanych przez Egmont, czyli miękka okładka ze skrzydełkami, bardzo budżetowo, bo cena okładkowa to będzie 40 zł. Natomiast w księgarniach i dyskontach internetowych znajdziecie to prawdopodobnie poniżej złotych 30. Ja się przy tym kapitalnie bawiłem, mam to już w oryginale i zastanawiam się autentycznie nad dokupieniem jeszcze wersji polskiej, żeby wydawnictwo Fantasmagorie wesprzeć, bo jest to świetna inicjatywa, żeby komiksy z wydawnictwa Valiant, do tej pory jeszcze szerzej nieznanego w Polsce, u nas wydawać. Wydawnictwo Egmont na maj zapowiedziało pierwszy tom westernu zatytułowanego Wounded. I w pierwszym momencie ten komiks w ogóle mnie nie zainteresował, bo wyglądał po prostu jak każdy inny frankofon, a frankofonów zbyt dużo nie czytam. Ale potem zauważyłem, że jest to komiks polskiego autora Mikołaja Spionka. Jest to debiutant, ale kiedy zobaczyłem jego rysunki na Facebooku, to autentycznie się w nich zakochałem od pierwszego wejrzenia. Western to nie jest gatunek, za którym ja jakoś szczególnie przepadam, natomiast ze względu na to, że jest to bardzo mocny debiut i cena nie jest zbyt wygórowana, to na pewno ja temu komiksowi Wounded dam szansę i Was też do tego zachęcam. I dodatkowo Egmont zapowiedział na ten miesiąc pierwszy tom serii Wonder Woman ze scenariuszem Grega Raki oraz pierwszy z trzech tomów komiksu Bone, który u nas zostanie wydany jako Gnat. Ja tego komiksu jeszcze nigdy nie czytałem, ani jednego zeszytu, więc nie jestem w stanie go Wam polecić z całą pewnością, natomiast słyszałem wiele bardzo dobrych opinii na jego temat, więc ja na pewno ten tom pierwszy zamówię. Jeżeli będzie dobry, to Wam z pewnością o tym powiem, bo od dawna, z tego co słyszałem, wielu moich znajomych trzymało kciuki za to, żeby czy to Egmont, czy ktoś inny u nas ten komiks wydał. No i to w końcu się dzieje. To się w końcu dzieje w tym miesiącu, czyli w maju. Czy faktycznie jest to coś, czym warto się ekscytować? No, zobaczę dopiero za kilka tygodni. I to jest wszystko, co przygotowałem dla siebie w tym miesiącu, więc będzie to miesiąc znacznie lżejszy dla mojego portfela. Na pewno zamówię Żółwy Ninja, na pewno zamówię Strangers in Paradise i na pewno zamówię na próbę ten western Wounded. Natomiast cała reszta, no zobaczymy. Prawdopodobnie będę jeszcze kontynuował te serie, które kupowałem wcześniej, czyli The Wicked and the Divine, czy też Transformers od wydawnictwa ITW, chociaż w dalszym ciągu czekam, aż ktoś zapowie wydanie kolekcji komiksów Transformers, która już wychodzi w Wielkiej Brytanii. Ale poza tym myślę, że zakupy będą relatywnie skromne w tym miesiącu. Dlatego też szczególnie mocno Was w tym miesiącu proszę o podawanie swoich własnych propozycji na ten miesiąc. Napiszcie w komentarzu, co będziecie kupować w tym miesiącu z nowości, bo prawdopodobnie coś przegapiłem. Starałem się przejrzeć wszystko to, co będzie wydawane w Polsce oraz ściągane przez Atom i Multiversum, ale kto wie, może faktycznie przegapiłem jakieś ciekawe propozycje. Z mojej strony to wszystko. Ja zaraz zabieram się za kończenie skryptu do recenzji Amuletu. Bardzo fajny komiks, przeznaczony raczej dla młodszego czytelnika, ale starsi z Was też coś z niego dla siebie wyciągną. Więc mam nadzieję, że przy Amulecie zobaczymy się już jutro albo pojutrze, a do tego czasu trzymajcie się.